Witajcie drodzy kochani. Chciałem dzisiaj kilka słów zamienić na temat wegetarianizmu, ponieważ wiele osób mnie pyta, jak mogę awansować duchowo, jakim systemem mogę zrobić to czy inną rzecz, by awansować w moim życiu duchowym. Otóż ja chciałem odpowiedzieć na to pytanie. Otóż wiele ludzi mi tu pisze i pyta, jak to zrobić. A więc jeżeli osoba jest wegetarianinem, może to życie duchowe mieć po prostu bardzo łatwe. Nie ma jakichś problemów w awansowaniu duchowym, ponieważ osoba, która jest wegetarianinem, laktowegetarianinem, może oczywiście wegetarianin może jeść ser, może pić mleko, jogurt, może też spożywać produkty przetworzone z soi, czy to jest mleko sojowe, czy to jest ser sojowy, tofu tak zwane. No to w ten czas ta osoba może tak naprawdę awansować duchowo. Nie poleca się, jeżeli uprawiamy jogę, bhakti jogę, nie poleca się jedzenie cebuli ani czosnku, ponieważ to są jakby takie substancje, takie warzywa, które powodują ekscytację naszych zmysłów, czyli jakby pobudzenie naszych zmysłów. W jodze, w awansie duchowym nie jest jakby polecane pobudzenie naszych zmysłów, a raczej wzniesienie naszej energii seksualnej do naszych górnych czakr i jakby przeniesienie naszej energii roztropczych do głowy. Wówczas osoba jest więcej inteligentna, ma większą jakby świadomość w rozumieniu tego świata materialnego, kim jest, relacji z Bogiem i tak dalej. Ponieważ tak naprawdę jesteśmy częściami najwyższej całości, częściami Boga, jesteśmy duszami indywidualnymi i ten właśnie wegetarianizm pomaga nam na zrozumieniu drugich stworzeń, niezabijaniu. Przede wszystkim Budda powiedział to właśnie wielokrotnie, by nie zabijać zwierząt, ponieważ łączy się to z prawem karmy. Nawet zabicie owada, czy zabicie ryby, również jest karmą, mniejszą karmą, jak zabicie na przykład bawoła czy krowy. Już bardzo skandalicznym jest zabijanie krów i bardzo złym jest zabijanie byków, ponieważ w cywilizacji wedyjskiej byk i krowa były jakby stworzeniami, które dawały jakby szansę przeżycia w danej rodziny, danego społeczeństwa, prawda? Także zabijanie zwierząt w Wedach nigdy nie było polecane, chyba że było to robione w celach ofiarnych, w celach jakby specjalnych, pełnienia specjalnych ofiar, gdzie bramini intonowali specjalne mantry, by dać drugie życie danemu zwierzęciu. Także dany koń, na przykład, czy krowa, jeżeli traciła ciało materialne w takiej jakby ofierze w dawnych erach, w dawnych jugach, no to po prostu rodziła się jako człowiek w następnym życiu. To były takie specjalne ofiary, specjalistyczne ofiary, które się spełniano w innych jugach. Ale w tej kali judze nie jest polecane zabijanie po prostu dla przyjemności, dla jedzenia mięsa, krów, ani koni, ani innych zwierząt tego typu, ponieważ wiąże się to z prawem karmy. I potem przychodzi klęska w stylu jakiegoś huraganu, jakiejś wojny, jakiejś zarazy, z tego względu, że to wszystko są subtelne prawa karmy. I jeżeli wykonujemy pewne złe akcje, to przyjdą też złe reakcje za to, co robimy. Dlatego trzeba spełniać pozytywne akcje, pozytywne jakby rzeczy tworzyć, by reakcje, które przychodzą z tego, co robimy, były dla nas również pozytywne. Ja również chciałem podkreślić, że cebula i czosnek no, nie są jakby polecane w procesie duchowym, ale wiadomo, w Europie żyjemy, nie żyjemy w Indiach. Tutaj jest dużo bakterii, także jeżeli ktoś żyje tutaj w Europie, no jest jakby takie lekkie przyzwolenie na możliwe spożywania czosnku na przykład w celach terapeutycznych, w celach, jeżeli ktoś ma jakąś infekcję, jakiś ból gardła, coś w tym stylu. Ponieważ tutaj w Europie mamy o wiele więcej jakby bakterii, wirusów i różnych takich historii nieciekawych, także ja jakby tak chciałbym też również powiedzieć, że nie trzeba być fanatykiem, że jeżeli ktoś zachoruje na grypę, to może po prostu ten czosnek w jakiejś sałatce, w jakiejś tam formie spożyć. Ale tak notoryczne spożywanie czosnku tak na co dzień, no po prostu nie jest polecane w procesie duchowym, ponieważ pobudza nasze zmysły i potem te zmysły jest bardzo trudno kontrolować.
Dlatego w Indiach właśnie są przestrzegane takie zasady, by cebuli, czosnku nie używać właśnie, jeżeli ktoś ma już proces duchowy, jeżeli ktoś się zajmuje jogą, jeżeli ktoś się zajmuje takim jakby awansem duchowym, to wówczas to spożywanie właśnie takich potraw ostrych nie jest to polecane. Ja byłem w Indiach i mogę, drodzy kochani, wam powiedzieć, że spożywa się tam dużo takich potraw ostrych z dodatkiem papryki, z dodatkiem chili. I dlaczego tak się właśnie dzieje? Ja wam, drodzy kochani, wyjaśnię zaraz ten cały sekret. Ponieważ w Indiach jest wielka ilość parasitów, czyli takich jakby stworzonek, które żyją w układzie pokarmowym w wysokiej temperaturze, prawda? Także jeżeli spożywamy te ostre jedzenie, te ostre sabdzi, ostre warzywa, ostry ryż, on ma na celu jakby zabicie tych wszystkich drobnoustrojów, które się gromadzą w naszych jelitach. Wydalenie ich z naszego organizmu po prostu. Dlatego wielokrotnie myślałem na tym, dlaczego właśnie takie ostre jedzenie oni robią w Indiach, ale to chodzi właśnie o to, żeby spowodować jakby wydalenie tych wszystkich drobnoustrojów, tych wszystkich jakby niepożądanych elementów, które się gromadzą właśnie w naszych jelitach. To właśnie ma na celu jakby dezynfekcję naszego organizmu. I oprócz tego oni robią w Indiach taki chleb, który się nazywa chapati. To jest właśnie taki chleb zrobiony bez drożdży. To jest bardzo zdrowy chleb. Ja też polecam wam robienie chapati, ponieważ chapati jest to bardzo prosty chleb. To jest ciasto, które jest z mąki razowej, pełnej mąki, rozwałkowane. Kładzie się to na taką patelnię, zarumieni się z jednej strony, zarumieni się z drugiej strony. I taki chleb po prostu jest naturalny, nie będzie nam szkodził, nie będzie miał jakichś negatywnych oddziaływań na nasz organizm, a po prostu będzie bardzo, bardzo zdrowy. Dlatego, drodzy kochani, zachęcam was do zakupu kuchni wegetariańskiej, zachęcam was na przejście na wegetarianizm, jeżeli ktoś naprawdę chce awansować duchowo. Jeżeli jest klasa kszatriów, czyli klasa ludzi, którzy bronią naszego kraju, klasa wojenna, wojska, no ta klasa jakby ma przyzwolenie na jedzenie mięsa, ponieważ jest to klasa, która potrzebuje siły do obrony naszego kraju, do obrony naszego terytorium. Także w tym momencie jest przyzwolenie na jedzenie mięsa. Ja bym tylko się wypowiedział w jeden sposób. Jeżeli te osoby już chcą jeść mięso, jeżeli te osoby już muszą jeść mięso, są przyzwyczajone do jedzenia mięsa, zróbcie to dokładnie w tym stylu, żebyście na przykład jedli ryby lub jajka, ale żebyście nie zabijali krów. No to już będzie po prostu dla was taki większy awans w tym wszystkim. Ponieważ ryba ma o wiele jakby niższy poziom poświadomości od krowy czy od konia. Dlatego ja osobiście was zachęcam, jeżeli możecie zrezygnować z mięsa wołowego, przerzucić na ryby, to tym lepiej dla was. Będziecie mieli mniej karmy z tego względu. Na marginesie również chciałem skomentować, że nasza firma Energy Aron produkuje aronit, odpowiednik mineralny, który jest bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.